kanał Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania książki wydanej przez Fundację Milicja Immaculate pod tytułem Akt ofiarowania dzieci niepokalanej. Dziewięciodniowe przygotowanie dla dzieci od lat 8. Dzień 7. I uczyń ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym moim życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Oddać komuś wszystko. Co to znaczy? Oddać duszę niepokalanej. Jak to rozumieć? Co oznacza całkowicie poświęcić się niepokalanej i być jej uległym? Po pierwsze, to znaczy oddać jej rozum, by niepokalana nim kierowała. Będzie pomagała poznać, kim jest Pan Bóg i rozumieć, co On dobrego dla swoich dzieci nieustannie robi. Ona podpowie Ci, co sądzić o wszystkim, co Cię spotyka. Dzięki niej lepiej zrozumiesz wszystko to, czego Pan Bóg chce Cię nauczyć. Lepiej zrozumiesz wszystkie Jego zakazy i nakazy, Jego miłość. Następnie oddać jej pamięć. Jak? Wystarczy mieć przy sobie coś, co przypomina o Panu Bogu, na przykład obrazek. Postanowić sobie, że przy każdym napotkanym krzyżu i kościele uczynię znak krzyża. Często modlić się, zwłaszcza na różańcu. Dzięki temu niepokalana będzie Ci pomagała wracać myślami do życia Pana Jezusa i wszystkich Bożych spraw. Będzie przypominać o wielkiej dobroci Pana Boga i zachęcać Cię do świętszego życia. Sprawi, że będziesz mieć przed oczyma zawsze ostateczny cel, czyli niebo, do którego dążysz, i Pana Boga, z którym pragniesz się połączyć już na zawsze. Wreszcie musisz oddać jej swoją wolę, postanowić, że wszystko, co robisz, ma się jej podobać. Dzięki temu ona będzie pomagać Ci zachowywać wszystkie nakazy i zakazy Pana Boga, bez względu na to, jak trudne będą przeszkody. Pomoże Ci w życiu kierować się miłością Pana Boga. Sprawi, że będziesz wybierać dobro. Będzie Ci łatwiej stanowczo odrzucać zło. Pomoże Ci postępować tak, jak postępuje Pan Jezus, czyli pomoże Ci Go naśladować. Jeśli oddasz jej swoją wolę, ona sprawi, że będzie Ci o wiele łatwiej robić to, o co proszą Cię rodzice, opiekunowie, a nawet sam Pan Bóg. Niepokalanej powinieneś oddać również ciało. Czy masz pomysł, co to może oznaczać? Jak oddać niepokalanej ciało? Oddać niepokalanej ciało oznacza pozwolić jej, by patrzyła Twoimi oczyma i słuchała Twoimi uszami. Dlatego nie powinieneś patrzeć na rzeczy, na które ona by nie patrzyła, i słuchać rzeczy, których ona by nie słuchała. Trzeba oddać jej język, by go dobrze pilnowała. Oddając jej swój język, nie powinieneś mówić nieładnych żartów, kłamać lub źle mówić o innych. Wreszcie trzeba oddać jej całe ciało, aby go używała, nim pracowała dla Pana Boga i biednych grzeszników. Kiedy uczysz się pisać lub malować, robisz to dla niej. Kiedy pomagasz w domu sprzątać, robisz to dla niej. Kiedy pomagasz koledze wstać po upadku na boisku lub podnosisz coś, co zgubił, robisz to dla niej. Oddając jej wszystko, pozwalasz, aby uczyniła cię swoim doskonałym pomocnikiem. Oddać na zawsze niepokalanej wszystkie swoje siły,
Młodość, zdrowie i całe życie, słowem wszystko, to prawdziwy ideał. To doskonałość. To bycie małym Panem Jezusem. To poświęcenie się dla niej jakiemuś zajęciu lub idei z wielką chęcią, zapałem, energią i radością. Oddaj jej również swoją śmierć, by to ona decydowała, jaka będzie. Jeśli to zrobisz, masz gwarancję i wszelką pewność, że gdziekolwiek i kiedykolwiek zakończysz swoje ziemskie życie, ona z pewnością będzie bardzo blisko ciebie, by cię wspierać. Ona sama wprowadzi cię do nieba. Oddaj jej całą swoją wieczność. Jeśli to zrobisz, ona pomoże w przygotowaniach twojego miejsca w niebie. To twoja mamusia. Bóg pozwolił jej znać cię najlepiej. To ona przyzna ci wieniec i koronę w niebie. Cóż za zaszczyt. Oddając wszystko niepokalanej, każdego dnia będziesz bliżej Pana Jezusa, bliżej doskonałości. Będziesz coraz bardziej do Niego podobny, coraz bardziej dzieckiem Bożym. Oddając jej wszystko, jesteś spokojny, bo ufasz swojej kochającej mamusi. Ona nikogo jeszcze nie zawiodła, nikogo, kto by ją o pomoc prosił. Jej się oddał. Niech to będzie dzisiejszą wskazówką dla ciebie. Oddanie. Jeśli będziesz zbliżać się do niepokalanej, z każdym dniem będzie wzrastać twoja tęsknota za nią i za Panem Bogiem. Będziesz czekać chwili, aż całkowicie się jej oddasz w niebie. Rzucisz się w jej matczyne ramiona i już zawsze, wraz ze wszystkimi świętymi i aniołami, będziesz kochać Pana Boga za to, że dał ci niepokalaną. Zawsze patrz w niebo, tęskniąc za tą chwilą najcudowniejszą, za końcem swojego życia i nagrodą za wszystkie trudy. Wtedy nic cię nie pokona, bo miłość do Boga i niepokalanej oraz ich miłość do ciebie będzie niosła cię przez całe życie i wszystkie jego trudności. Mając nadzieję na niebo, wieczną miłość i szczęśliwość, łatwiej będzie ci znosić nawet przykre rzeczy. Zrozumiesz, że mają one ogromny sens, a mądrość Pana Boga kieruje wszystkim. Pamiętaj, że Pan Jezus i niepokalana są najdoskonalsi. Różnica między Bogiem i człowiekiem jest większa niż między małą mróweczką a ogromnym kosmosem. Postaraj się zrozumieć, że kiedy oddasz niepokalanej i Panu Bogu wszystko, co twoje, otrzymasz wszystko, co ich, twoje myśli, za ich myśli, twoje słowa za ich słowa, twoje czyny za ich czyny, twoją miłość za ich miłość, twoją niedoskonałość za ich doskonałość. Rozważania. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że widzisz przed sobą niepokalaną i Pana Jezusa. Pokazują ci swoje najświętsze i najczystsze serca. Oba te serca płoną ogromną miłością do ciebie. Są bardzo żywe, pełne wyrazistych kolorów i większe niż zwykłe ludzkie serca. Chcą ci się całe oddać. Już na zawsze. Te serca są tak doskonale do siebie podobne, jakby były tylko jednym sercem. Obok ciebie pojawia się inne dziecko. Widzisz, jak trzyma w ręku swoje małe serduszko. Jest ono inne niż serce Maryi i Jezusa. O wiele mniejsze. Nie płonie takim wielkim ogniem, a kolory są jakby wypłowiałe. To dziecko pada na kolana i opuszcza głowę. Wreszcie słyszysz słowa. O najświętsze serce Pana Jezusa i niepokalane serce Maryi, choć mam tak niewiele, to jednak wszystko pragnę wam oddać. Oto moje całe serce, którym są wszystkie moje myśli i pragnienia. To małe serduszko nie potrafi kochać tak, jak na to zasługujecie. Dlatego proszę, przyjmijcie w darze to moje serduszko,
a dajcie mi wasze serce. Niech od tej pory bije w mojej piersi i pozwala mi kochać was tą doskonałą miłością, boską miłością. Co czujesz? Co myślisz? Czy chciałbyś uczynić to samo? Czy chciałbyś oddać swoje małe i słabo kochające serduszko i otrzymać w zamian boskie serce, które potrafi kochać doskonale? Jeśli chcesz, możesz to zrobić. Ćwiczenie. Wiesz już, co oznacza oddać wszystko Niepokalanej i Panu Bogu. To oddanie oczu, uszu, ust, języka, wszystkich swoich myśli, uczuć, woli, całego ciała itd. Wiesz już, że skoro należą do Niepokalanej, to ona ma prawo decydować, jak ich używać. Pamiętaj więc, aby często sprawdzać, czy używasz ich tak, jak ona sobie tego życzy. Pomoże ci w tym dzisiejsze ćwiczenie. Pan Bóg chce widzieć w każdym twoim spojrzeniu oczy Niepokalanej. Chce słyszeć z twoich ust słowa wypowiadane przez Niepokalaną. Chce widzieć w każdym twoim czynie miłość Pana Jezusa i Niepokalanej. Wypowiedz na głos dwie pierwsze myśli, które przyjdą ci do głowy. Następnie usiądź wygodnie na podłodze. Zastanów się dobrze i wymień po dwie rzeczy, które widzisz, słyszysz, czujesz nosem, czujesz na skórze, czujesz w ustach. Powtórz ćwiczenie w innym miejscu, na przykład w parku. Staraj się codziennie przynajmniej jeden raz wykonać takie ćwiczenie. Z czasem zauważysz, że pomoże ci ono zwracać większą uwagę na to, co w danej chwili robisz. Będzie ci łatwiej sprawdzać, czy jest to zachowanie Niepokalanej. Prosimy o pomoc Niepokalanej w budowaniu armii jej małych rycerzy przez przekazanie tego filmu innym. Subskrybuj kanał Niebajki i bądź na bieżąco z premierami katolickich audiobooków dla dzieci. Ave Maria.